Komentarz dnia. I Henryk Szumasz. Oraz goście Jacek Orzuk, Telewizja Republika w studiu w Krakowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Tomasz Żółciak, Dziennik Gazeta Prawna, to już w studiu w Warszawie. Tak, dzień dobry. Zaczynamy od tego, o czym rozmawialiśmy też wczoraj, czyli wybory przewodniczącego Komisji Europejskiej w Brukseli. Myślą panowie, że dzisiaj się uda? Myślę, że to jest pytanie, jeżeli mogę zacząć, że to jest pytanie... Tomasz Żółciak, przepraszam. Że to jest pytanie za 100 punktów. Ten szczyt miał się rozpocząć dzisiaj o 11, potem został przedłużony i rozpoczął się o 13. No, chyba dalej trwa i mniej więcej 40-60 minut temu takie pierwsze przesłuchy się pojawiły odnośnie nowej giełdy nazwisk, jeżeli chodzi o obejmowanie nowych funkcji, wykuwanie się tych nowych kadr unijnych. No i niezmiennie wraca, powraca gdzieś z popiołów niczym Feniks Franz Timmermans, który raz jest obwoływany jako ten główny kandydat, a raz jest ta propozycja utrącana. Więc tak naprawdę jest to fascynujące to widowisko, ale też z drugiej strony wydaje mi się pokazujące pewnego rodzaju słabości, czy wręcz taki kryzys, w jakim znalazły się obecne elity unijne, które nie potrafią dojść do porozumienia, jeżeli chodzi o te najważniejsze osoby funkcyjne w tychże strukturach. Jacek Orzuk. Ja chciałem powiedzieć, że może tutaj wzbudzę jakąś sensację, ale nie jest ważne dla Polski to, czy Franz Timmermans będzie, czy nie będzie nowym szefem Komisji Europejskiej. Znaczy w pewnej konstelacji by no, nie pojawiło było ważne. Się nowe nazwisko na giełdzie, to jest Ursula von der Leyen, niemiecka tak, minister obrony. Pytanie jest takie... Podobno do zaakceptowania również i przez kraje Grupy Wyszehradzkiej. No pytanie jest takie tak naprawdę, czy zamiast po utrąceniu tego Franza Timmermansa, jeśli do tego dojdzie, a na razie te szacunki prawdopodobieństwa wskazują, że może do tego dojść, czy nie będzie zamieni stryjek siekierki na kijek, to znaczy, czy nie będzie jeszcze gorszy dla Europy Środkowo-Wschodniej nowy szef Komisji Europejskiej, ale dlaczego powiedziałem, że pewnej konstelacji nie byłoby to ważne? Dlatego, że Franz Timmermans nie jest człowiekiem stawiającym sobie jakieś wysokie raczej wartości przed siebie. Jest to osoba raczej, którą byłoby łatwo kupić. Gdyby Polska go kupiła swoim poparciem i zagrała w tę grę polityczną, to no, mogłoby się okazać paradoksalnie, że Franz Timmermans by mógł się odwdzięczyć jakąś inną walutą. I w takim kontekście należałoby na to patrzeć. To znaczy jestem przeciwnikiem, parafrazując znane powiedzenie, większego nielubienia Franza Timmermansa niż lubienia Polski. A propos Franza Timmermansa i kupowania, no to w mediach społecznościowych, również i na portalu 24 można obejrzeć wideo, w którym premier Bułgarii Borisow rozmawia z Timmermansem i próbuje uzyskać od niego deklarację w kluczowych z punktu widzenia Bułgarii sprawach, a wiesz, tutaj cytat, wiesz co dla nas jest ważne, mechanizmy, strefa Schengen, Bułgaria chciałaby dołączyć do obszaru Schengen właśnie, ale przez sprzeciw głównie Holandii nie może tego zrobić, kraj wolałby też, żeby zdjęto z niego mechanizm współpracy i weryfikacji, w ramach którego Komisja Europejska kontroluje m.in. stan sądownictwa w Bułgarii. No właśnie, i tak się rozmawia z ludźmi takiego autoramentu, którzy teraz kontrolują Unię Europejską, a nie nagle wszyscy się zwołujemy i prowadzimy krucjatę przeciwko Timmermansowi, a jak Timmermans zostanie utrącony, to możemy obwieścić tylko i wyłącznie dzięki temu ogromny sukces. No, ale pan powiedział, że Polska by mogła coś od Timmermansa kupić. Co na przykład? No mogłaby na przykład kupić to, żeby się, mówiąc kolokwialnie, odczepił od naszego sądownictwa i od naszych spraw, które wedle traktatów są naszymi sprawami wewnętrznymi. Można byłoby z nim zawrzeć taką umowę na przykład, dżentelmeńską powiedzmy. No, nie wiem, czy Franz Timmermans by to przełknął. To znaczy, jeżeli chodzi o tę sytuację, którą pan redaktor wspomniał, gdzie kamery wychwyciły tę rozmowę Franza Timmermansa z premierem Bułgarii, no to pokazuje dwie rzeczy o Franzu Timmermansie, że z jednej strony w jakiejś mierze prawdziwe są te zarzuty wobec niego, że właśnie w kontekście tej praworządności, reform wymiaru sprawiedliwości trochę ostrzej traktował na przykład
przykład Polskę, a trochę lżej Rumunię, gdzie prawda jest zbliżony, jeżeli chodzi o przynależność do frakcji tych europejskich z tamtejszym liderem. I trochę też lukrowana była rzeczywistość, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w Bułgarii. Natomiast z drugiej strony, no, ktoś może sobie pomyśleć, że Frans Timmermans jest w stanie dogadać się także ze swoimi adwersarzami. I być może z tego powodu to nazwisko Timmermansa cały czas jednak krąży, mimo tej nowej kandydatury niemieckiej minister obrony jako potencjalnej szefowej Komisji Europejskiej, chociaż przed chwilę temu czytałem przesłuchy, że to jest mało prawdopodobne o tyle, że ma nikłe doświadczenie i nie ma zbyt dużego dorobku. Natomiast jest Timmermans wymieniany w tym tandemie jako jeden z wiceszefów wówczas Komisji Europejskiej, więc zostałby de facto w tym samym miejscu, w którym jest dziś. Czyli to też widać, że Timmermans jest znaczącą postacią w tych układankach i to też pokazuje, że polski rząd nie tyle grał na zasadzie nie bo nie, a takie komentarze były, że taka była taktyka. Moim zdaniem taktyka raczej była taka, że każdy będzie lepszy, tylko nie Timmermans. Być może, no pytanie, czy minister obrony, no podobno jest do przełknięcia dla polskiego rządu, ale pamiętajmy, że mamy raczej średnie doświadczenie z tą polityk. Przypomnę tylko sytuację chyba z 2017 roku, kiedy pani minister wystąpiła w jakimś niemieckim talk show i tam użyła jakiegoś sformułowania a propos młodzieży protestującej w Polsce. Ja nie chcę teraz wchodzić w dokładne cytowanie, bo tam chodzi o niuanse właśnie. I to spowodowało dosyć takie silne, chwilowe napięcie na linii Warszawa-Berlin. No ale zobaczymy, no jeszcze mówimy teoretycznie. To jeszcze jeden cytat. Nie możemy podejmować rozmów ze światowymi przywódcami w coraz bardziej gwałtownym świecie i być klubem 28 liderów, którzy nigdy nie mogą dojść do porozumienia. To powiedział prezydent Francji Emmanuel Macron. Musimy głęboko zmienić nasze reguły. No nie ukrywam, że jednak mimo wszystko cynizm w tej wypowiedzi pobrzmiewał, bo przede wszystkim Macron dba o swoje interesy i interesy Francji. Macron gra swoje interesy i też dba o to, żeby gwiazda Angeli Merkel zaczęła już teraz gasnąć, a nie dopiero w roku 2021. No ale z drugiej strony właśnie tak długo chyba jeszcze żaden szczyt w konkretnej sprawie nie trwał, prawda? Liderzy nie mogą się, przywódcy państw nie mogą się porozumieć. No mnie się bardzo podobały cytaty w polskich mediach, że liderzy Niemiec, Francji, Holandii i kogoś tam, jakiegoś jeszcze czwartego państwa dogadały się w sprawie ustalenia podziału właśnie tych najważniejszych stanowisk pomiędzy frakcje i teraz już tylko kwestia jest dobrania do tego osób. Więc pytanie, czy Unia Europejska chce w taki sposób funkcjonować? Natomiast Emmanuel Macron, to myślę, że nad tym panem możemy spuścić zasłonę milczenia, bo on jako osobistość polityczna nie wnosi nic do Francji. Nikt by się z nim nie liczył, gdyby nie to, że Francja jest takim potężnym jeszcze krajem w Unii Europejskiej i na świecie. Natomiast Macron zdecydowanie raczej obniża autorytet tego kraju, niż go podwyższa i to myślę, że w jeszcze większej skali niż czynił to pan François Hollande. W każdym razie przy okazji wyboru przewodniczącego Komisji Europejskiej pojawia się pytanie o przejrzystość działań polityków w celu wybrania chociażby takiej ważnej osobistości w Unii Europejskiej. Trzeba też tutaj mieć świadomość, że kandydatura Fransa Timmermansa została zgłoszona nie w Europie de facto, tylko na szczycie G20 w Osace. Tak, tam i potem zaczęła dopiero funkcjonować jako oficjalna kandydatura popierana przez te najważniejsze kraje Unii Europejskiej. Tam rzeczywiście w Osace Angela Merkel podobno była bardzo aktywna pod tym kątem, chociaż tak naprawdę Frans Timmermans no nie jest jakimś jej wymarzonym kandydatem. Mówi się, że to taki kandydat trochę ostatniej szansy, że dla innych jest po prostu kandydatem konfrontacyjnym. I faktycznie ja się zgadzam z tą tezą, że sposób wyłaniania tych osób na te najważniejsze stanowiska
środowiska unijne jest wyjątkowo nietransparentny. Chociażby te doniesienia dotyczące doprowadzenia do głosowania na przykład. O mafijnym sposobie. No nie przesadzajmy. Bardziej tutaj słyszę porównania do konklawy. Czy to jest mafijne, to nie wiem, ale no, wydaje mi się, że to jest bardziej adekwatne porównanie. No że, tak, ale w Watykanie z założenia nie ma demokracji, bo to jest monarchia, natomiast Unia Europejska jest jak najbardziej tworem demokratycznym. Sam fakt właśnie ja tego żonglowania tylko, że papież, tak. Chciałem tylko przypomnieć, że papież jest wybierany stosunkowo demokratycznie, jak na warunki watykańskie. To, zresztą te układanki, w których gdzieś tam ciągle się przewija Franz Timmermans, one, okej, z jednej strony to jest taka konwergencja różnych interesów i interesików, zarówno narodowych, jak i pewnych sojuszy, jak i grup europarlamentarnych. No bo to, że Franz Timmermans były takie duże opory, żeby został szefem komisji, znaczy zobaczymy, jak będzie oczywiście, ale dotychczas te opory wynikały chociażby z tego, że frakcja chadecka no, chciała jednak jako zwycięzca wyborów przedstawić swojego kandydata. No, dlaczego w takim razie ma być socjalista? I teraz to rykoszetem też odbija się na pozycji Manfreda Webera, który mówi się, że zostanie przewodniczącym, ale tylko na 2,5 roku. Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. To teraz z Brukseli przenieśmy się do Strasburga. Tam dziś inauguracja Parlamentu Europejskiego. Uwagę mediów przede wszystkim skupiło to, że podczas odgrywania hymnu Unii Europejskiej, czyli Ody do Radości, większość posłów wstała, ale część siedziała, niektórzy stali odwróceni tyłem. To posłowie z Wielkiej Brytanii, zwolennicy Brexitu. No i w związku z tym rodzi się takie pytanie, czy Parlament Europejski w obecnym kształcie jest w ogóle w stanie wykuć jakąś wizję przyszłości funkcjonowania Unii Europejskiej? Wizję, która zostałaby zaakceptowana jednak no, przez wszystkie kraje unijne. Parlament Europejski... Jacek Orzuk. Ciężko tak mówić na przyszłość i wypowiadać się ze stuprocentową pewnością, ale Parlament Europejski nie jest w stanie nic wykuć i to zarówno ze względu na to, że na charakter większości, jaka tam zasiada, ale przede wszystkim na procedury, jakie tam panują, a które obnażył, tak myślę, doszczętnie europoseł Dobromir Sośnierz, w jaki sposób tam są przegłosowywane poprawki do aktów prawnych, w jaki sposób nikt nie zwraca tak naprawdę uwagi na to, co i jak się głosuje, tylko tak naprawdę najważniejsze, nawet w parlamencie, czyli tym najbardziej demokratycznym ciałem Unii Europejskiej, czyli nawet w parlamencie europejskim, najważniejsze sprawy załatwia się podczas rozmów przedstawicieli, najważniejszych przedstawicieli frakcji. Siedzą sobie tam z Junckerem, czy z kimś tam szef Parlamentu Europejskiego, jacyś przedstawiciele, czy to frakcji ludowej, czy to socjalistów i sobie dyskutują, co ma być przegłosowane, a to jak tam ci posłowie głosują, to nikt na to nie zwraca uwagi. Może to i dobrze, biorąc pod uwagę, jak wygląda większość posłów Parlamentu Europejskiego, dla których najważniejszym tematem są albo tam lasy w Wietnamie, albo rezolucje wobec jakichś tam innych kontynentów. Nie, to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważny temat, ale dlaczego nie wystosowano żadnej rezolucji na temat lasów na plutonie, żeby sadzenia lasów na plutonie, bo to mniej więcej takie same kompetencje tam ma Parlament Europejski, co i w Wietnamie. Tomasz Żółciak? To znaczy, pytanie, czy to stali sami europosłowie z Wielkiej Brytanii, czy ktoś jeszcze tam, bo znaczy, były różne formy protestu. Jedni stali tyłem, drudzy po prostu siedzieli i... Jedni stali tyłem, a jedni stali normalnie. Przydałoby się taką kwerendę zrobić, bo pytanie właśnie, czy to ci, którzy niebawem być może znikną... odgrywania hymnu Unii Europejskiej. Którzy niebawem być może znikną z tych ław, czy także ci, którzy tam zostaną. Ci, którzy tam zostaną, byli odrzuceni przodem. No to jest jakieś optymistyczne, natomiast no, też chwilowo pozostaje sceptyczny, jeżeli chodzi o to, jaką rolę może odegrać Europarlament. To także wynika z kompetencji, które ma Europarlament. Umówmy się, to nie jest problem, który wynika nawet z samych układów frakcyjnych i struktury politycznej Europarlamentu, ale także z kompetencji Europarlamentu. To już na zakończenie na Facebooku, na stronie internetowej lotniska w Łodzi pojawił się taki oto wpis a propos Parlamentu Europejskiego, a jednak potrzebne. Dziś Marek Belka, poseł do parlamentu, poleciał z Łodzi samolotem Lufthansa przez Monachium do Strasburga. Z domu na nasze malutkie lotnisko były premier jedzie tylko 10 minut, więc nie traci czasu na dojazdy. Zapowiada, że będzie latał od nas do Strasburga i Brukseli i przy okazji tutaj niektórzy przypominają
tygodnik Wprost i taśmy, na których Marek Belka mówi, że no, po co to lotnisko? Tutaj używa innych sformułowań. Może z Radomia jeszcze w przyszłości więcej osób będzie latać, chociaż to, cytując klasyka, bliżej tam do Afryki niż może być w pewnych konfiguracjach. Ale jeżeli chodzi o dojazd, formę dojazdu, no to myślę, że Marek Belka popełnił strategiczny błąd, bo chyba bardziej by mu się opłacało dojechać drogą lądową niż lecieć, bo z uwagi na kilometrówki, no to tam na tych dojazdach wręcz się zarabia. To jeszcze jedno zdanie na puentę Jacek Orzuk. No, czekamy na lotnisko w Puszczy Białowieskiej koło chatki zniszczonej przez Włodzimierza Cimoszewicza, no bo ten pan, zdaje się, też będzie często podróżował do Brukseli w najbliższej pięciolatce. Jacek Orzuk, TV Republika i Tomasz Żółciak, Dziennik Gazeta. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Był to komentarz dnia.